Ostatni śniadanko w Nido po 6:00. Spakowani już. Zaraz wymyślimy się. Idziemy do miasta, do portu. Tamtąd łódkę bierzemy, płyniemy do Koronto. 6 godzin na łódce. No tam gdzieś przez morze. Żegnamy ten nasz hiperak. Urokliwe miejsce. Trochę mieliśmy tu kłopotów, przygód sprzętowych przede wszystkim z mojej strony. No nic, jest part of the life, part of the adventure. Musimy zejść przez dżunglę na dół, potem plażą tam do końca, wejść tam na górę, tam jest droga, drogą pojedziemy takim tricyklem do miasta, 5 minut do portu. I to kończy się powoli nasza przygoda z Filipinami, a El Nido kończy się już nie powoli, tylko właśnie w tej chwili. Smacznego. Koleżanko i kolego. No dobra, nie mamy jeszcze noclegu na jutro zarezerwowanego. Właśnie wysłałem jakieś maile. A pewnie jak to płyniemy do portu, to po prostu pójdziemy do innego, drugiego hotelu, coś się znajdzie. No dobra. To tyle. No i zeszliśmy ze schodków. Idziemy ostatni raz plażą z plecakami. Musimy wejść tam na górę do drogi, gdzie złapiemy tricykla. Pojedziemy do El Nido Town, portu, który jest za tą stronę. I tam, mam nadzieję, będzie łódka do Koron. Czyli za morze, na to morze. Wybraliśmy, są dwie opcje. To albo taki szybszy, 3-godzinny prom, łódź, albo wolniejsza, 6-godzinna. No wybraliśmy tą wolniejszą z trzech powodów. Po pierwsze, to jest taka otwarta, bardziej łódka, a nie typu wodolot, na którym krwi choroba lokomocyjna. Oraz klaustrofobia. Mocno daje się w znaki, więc dla niego jest to zdrowiej. No dłużej połowy, ale jakoś nie mamy nic do stracenia. Jest też trochę taniej i przede wszystkim drugi powód jest trochę później. Tamten był o 6:00, więc musielibyśmy o 4:00 stąd wyjść. A tak to wchodzimy teraz o 7:00, żeby na 8:00 być w porcie. No to idziemy dalej. Tam to taka większa wajcha, może to nawet słowo jest nieco na wyrost. Na tym peronie mamy na przykład taką ciekawostkę, jak lekarza. Taka ciekawostka, że na przykład cały tricykl płynie, jest silnik, rama, karoseria. Nie znamy karoseria tricykla. Nido, miasteczko Nido z łodziami tymi turystycznymi, które chorzą po okolicznych wyspach. A jeszcze parę osób idzie, ale kończy się chyba za ratunek. Porto Lenki, taki jedno molo w zasadzie. Wojskowy statek.
przestało padać. Janka z promem. Płyniemy sobie do Koro. Taki widok w drodze. Ja jak miałem taką wyspę, to nie bym nie ruszył. Wpływamy do portu na Koro. Musimy znaleźć hotel. Wychodzimy z portu w Koro. Parking. Na parkingu oczywiście blisko do kosza. Musimy jakiś znaleźć hotel, bo nic nie zamówiliśmy wcześniej. Musimy coś wymyślić na miejscu. Zdecydować. A miasteczko chyba duże nie jest, więc pewnie przejdziemy w to, tam zaraz się znajdzie. Opuszczamy port. Jesteśmy w hotelu Cort del Mar w Koro. I tak, znaleźliśmy z ulicy. Gdzie? Znaleźliśmy z ulicy bez rezerwacji. O, wielka radość, bo mamy ciepłą wodę. I nawet internet w lobby. Spokojnie, więc... Człowiek się jednak przyzwyczaja do tej techniki. Ciepła woda to nic, wiesz, już nawet nie jest taka potrzebna, ale chłodny. 4 dni bez ciepłej wody już tak odczuwalne było, odczuwalne. Nie, ciepła woda to nic. Gorsze jest, jak nie można odpocząć w chłodzie. No tak, i brak chłodu, bo brak klimatyzacji. Brak chłodu jest straszny. Thank you. Więc idziemy teraz na miasto, jak to się mówi. Na miasto idziemy. Patrz, tu mamy tam sero, można sobie zrobić. No, takie typowe usługi. Zobaczyć coś. Jakąś. Znaleźć metę z jedzeniem. Tutaj coś. Halo. Hi. Meta z czym? Z ryżem i bilety. Tutaj pan sobie siedzi na workach z chwilkiem. Koron, takie można powiedzieć w naszym określeniu, to byśmy powiedzieli slumsy, ale to są po prostu normalne domy takie na palach, całe dzielnice. Zjedziemy sobie, obejrzymy sobie później. Mieszkamy tuż obok, przed mur w zasadzie, ze takich tych baraków na wodzie. Więc wejdziemy, obejrzymy, jak się mieszka w tej lokalnie. A no, sama Koro, no tak właśnie wygląda. Trzy ulice na krzyż, nad wodą takie budynki. Wszystko jest generalnie pod wodą, co ciekawego, albo na wodzie, ale po odpłynięciu pod lądem. Minie. Ciekawe, co jest wszędzie, są we wszystkich miastach. Cała infrastruktura taka hydrauliczna jest no, na zewnątrz. Rura i wszystkie liczniki przeprowadzone rurkami dalej do poszczególnych domów. Łatwiej naprawiać, nic nie trzeba kopać, ryć ulicy, jak się zepsuje. Podłączyć kolejnego, coś zmodernizować. Jak go widziałam, że on z nami leciał do tego płatka, to też nie ma takiego. No widzisz, na szlaku się ludzie spotykają. Zobaczcie, takie małe ryki. Fresh fish. Lakona. This is what kind of fish? Lakona. Asiatycka. Ulice Koro. Azja w rozkwicie. Wszystko na wierzchu. Piekarnia, spożywcza, warzywniak, skrytkowe stoisko, proszę, cukiernia, wszystko jest, dla babki, badziewia, kapelusze po polsku, fantastycznie, lokalny rynek, Chcesz? Bo ja biorę mix coconut i mango, a ty? Pineapple? A ty jesz pineapple?
Yeah. Only pineapple. And one pineapple. One pineapple and one mix. This mix and one pineapple. Takie pan robi shake, ale to wiadomo, jak się robi shake. Ciekawsze jest tutaj. Tu jest grill. Grill. Kupuje się szaszłyczki. Wybiera sobie właściwie, bierze samą piecha. Potem samemu macza się, to co się je, to w takich miksach, miksach takich przypraw i sosie. Zobaczcie, panowie sobie ubiegli, odchodzą. Podchodzą i sobie tłumaczają w tych sosach i idą dalej. Każdy z sobą co prawda, jak zlepis. Na pewno nie jest to odwoli. Tak, pewnie będą. Czasem pan tam szejka miksuje ananasa. Na następny stoisku co mamy? Tu mamy 100 rzeszki. A tu mamy pani ciepające. A tu mamy. A to jest przysmak, to jest balotki, takie jajko z milionem kurczaka, takim żywym. Czyli taki rosołek w środku jest i kurczaczek. Wysypuje się tego ryż, taki jak widać tutaj. Jeszcze ryżu i to jajko. Tak. Czyli wybija rosołek i zjada kurczaczkę. Się za balot, zresztą tutaj jest napisane. To jest największy przysmak. Mam właśnie takiego balota, czyli takiego miliona kurczaczka ugotowanego w jajeczku właśnie w cina. Taki rynek. Wata cukrowa, wata cukrowa. Pachnie egzotyką. Ci pokażę. Wiesz co, te moje są o wiele lepsze. Pralnia. Strasznie bardzo potrzebna instytucja w postaci pralni. Raz na kilka dni oddajemy. Pralnia. Zbieramy. Następnego dnia suche. Pralnia. Zjemy właśnie taką uliczką. Co? Tak, to są domy, mieszkańcy na falach. A to nie wiem, czy to są. Właściwie na wodzie. Teraz też jesteśmy na wodzie. Nad wodą. O. Czyli troszkę. Ale na przykład tutaj, takie domki na wodzie, klimatyzator jest. To jest podobno popularna restauracja taka na dachu. Która? No w tym hotelu. Sea Dive Restaurant. Zobaczymy, co tu mają. Taki park, właściwie mogę parkiem nazwać, plac miejski, gdzie oczywiście wszyscy czekają w koksa. Mali, duzi, rano, wieczór, nocy również. Stają w koksa. To też jest najpopularniejszy sport na tym widzę.